drugiej kolejce sezonu Wisło Kśniawa przegrał z LKS Chaczów 1-3. Wisło Kśniawa wystąpił w składzie, w bramce, Maciej Gromada, w obronie, Łukasz Krzyżanowski, Kamil Krawiec, Dominik Matkowski oraz debiutujący w barwach Wisłoka Seweryn Kijowski. W linii pomocy zagrali Dawid Miklaszewski, Paweł Wacławski, Mateusz Walus, Bartosz Miklaszewski oraz Marcin Chudziński. W ataku zagrał Sebastian Bolanowski. W drugiej połowie na boisku pojawili się Piotr Żuchowski w miejsce Mateusza Walusa, Artur Huta, który zastąpił Bartosza Miklaszewskiego, Sławomir Walus w miejsce kontuzjowanego Sebastiana Bolanowskiego oraz Mateusz Miklaszewski w miejsce Pawła Wacławskiego. Drużynę poprowadził trener Janusz Szuba. W 14 minucie bramkę dla Wisłoka zdobył Dawid Miklaszewski po podaniu głową Pawła Wacławskiego.
Tuż przed przerwą Tomasz Pakiet strzałem z bliskiej odległości doprowadził do remisu. Haczów wyszedł na prowadzenie po strzale Bartosza Boczara. W trzeciej minucie wynik meczu ustalił Tomasz Pakiet. Następny mecz Wisłok rozegra na własnym stadionie z Bukowianką Bukowsko. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 18 sierpnia o godzinie 15. Zapraszamy. Zapraszamy na www.wisłoksieniawa.bmx.pl. Nieoficjalna strona internetowa klubu od 2007 roku.